Witam witam. Czas na pierwszy dzień turnieju. Pięciogwiazdkowa krwawa jadka, bez niebieskich. Zawsze mam problem, jeśli chodzi o ustawienie się do krwawej jatki pięciogwiazdkowej. Ciągle coś mi nie pasuje w mojej drużynie i zwykle kiedy daję sieve to moje obrony nie są najlepsze. Podobnie jest w tym tygodniu, tu porażka. Tu wygrana, porażka, porażka. Oczywiście to są drużyny obronne, a nie to, czym mnie atakowali. Natomiast no myślę, że dwóch rzeczy mi brakuje w tej mojej drużynie: albo wyższych obrażeń, albo pomocników, po prostu. Więc może to jest czas, żeby zrobić Berę i mieć spokój. Freje bardzo lubię. Natomiast może i by w tej drużynie nie działała, tu jest zimkita, więc mogłaby oczyścić zbery, freja mogłaby em, rzucić pomocników, no ale ustawiłem jak ustawiłem. Trzeba to zagrać dobrze w ataku, natomiast szczerze w ataku chcę się trochę pobawić ehm, i grać dosyć nietypowo, ale to będzie zależało od przeciwnika. Bo chcę używać macko Brodego, Wiadomo, on jest medykiem, więc niewiele będzie robił w, e, na krwawej jadce, ale będzie dawał mi manę, więc zobaczymy, jeżeli będzie taka możliwość. Może nawet w pierwszej walce e, to będę chciał używać pary macko Brody plus Ludwik. Um, to mi da Ludwika odpalonego po dziewięciu klockach i powinno ustawić walkę. Chociaż bez medyka. Ludwik będzie w stanie ustać prawdopodobnie tylko ze 3 spece, więc zobaczymy, czy to będzie dobry pomysł. Mógłbym tam dodać oczywiście jeszcze Alfrikę, e, już przejąć tą totalnie kontrolę nad walką. E, natomiast nie wiem, czy będę chciał to robić. Zobaczymy. Na razie zobaczmy, kto pierwszy. Ha! Wilbur. I to wcale nie musi być łatwa walka. Wilbura, ciekawą drużynę do ataku mi ustawiło. E, Wilbura w teorii najlepiej kontrować Wilburem. E, natomiast ja Wilbura nie wezmę. Przydałby się ktoś, kto obniża wszystkim obronę. Natomiast takich mam tylko niebieskich. Więc dajcie mi chwilę, kogoś sobie ustawię. Natomiast chyba to jest walka w której mogę zabrać e, Macko Brodego i Ludwika. Tu mogłaby się sprawdzić e, Bertilia, e, z tego względu, że przerzucałaby ujemną obronę. Miałbym e, przerzucanie z Bertili, e, czyszczenie z Zimkity. Myślę tylko, czy zabrać Malosiego, czy zabrać Siw ale chyba bezpieczniej będzie zabrać SIF, żeby mieć jakąś drugą opcję. Natomiast no, biorę drużynę, która ma małe obrażenia. Ale zobaczmy, jak będzie. Okej, okay, ile mam fioletów? 4 i 3. Trochę za mało lub 3. Nie, muszę zacząć od tej czwórki. Okej. Okay. I to mi ustawia fiolety. Um. Tylko muszę je zrobić z kaskady. Dlatego zrobię tak. Okej, okay. i w teorii wystarczyłby jeden fioletowy klocek. Mogę wprowadzić sobie cztery i tak zrobię. Okej. Okay. Dobra, i teraz tak. Ty, ty, ty. To jest jeszcze za mało. Na... Ok, zimki, ta jest ok. A teraz tak. Środka nie mogę wykończyć. Mają podział obrażeń, więc może fioletowe zdejmą e, norny. Natomiast na pewno będę miał Elizabeth odpaloną. Nie, Norny, sorry. Chodziło mi o spodziału zdjęcie Wilbura. E, dobra, i znowu mogę złożyć czerwone lub pójść w fiolety. Na razie pójdę w czerwone. Gin na kontrze. Łe. A, podział obrażeń, dobra. Um, to odpalmy jeszcze raz Ciebie. Załadujmy resztę. Teraz co mogę zrobić? Znowu fiolety. Dobra, trudno. I Fiolet ją zabije. Git. No i ta drużyna mogłaby działać tak naprawdę na każdego przeciwnika. Um, nawet jeśli byłby Zekena, Zekena, byłby w stanie jednym specem zdjąć Ludwika. Natomiast um, ta regeneracja many na Elisabeth ustawiałaby mi walkę. Szczególnie że. Elizabet y, ma buffy o rundę dłuższe. Y, to jest jej pasywna umiejętność sezonu czwartego, więc zamiast 6 rund przez 7 rund otrzymuje manę i w siódmej rundzie też dostaje 100%, co jest bardzo fajne. Natomiast no, ta drużyna będzie działała zależnie od przeciwnika i od tego, czy będę miał fioletowe klocki. Ok, tu mamy obniżenie obrony, mamy snajperów. Um, Natomiast chyba zostawię tą całą drużynę. Tu mógłbym się bawić też urseną, ale dobra, spróbujmy pograć jeszcze tą drużyną. Tylko czy sif? Tak, spróbujmy sif. To jest plan B. Um, freak powinna się zabić, jeżeli Ludwik by się nie, nie odpalił, a odpaliłaby się sif. Dobra i teraz tak. Mam trzy fiolety. No czerwonych jeszcze nie chciałem. Ups. E, dobra, i trzy czerwone mm, już mi odpalają czerwonych, więc oszczędzę sobie diament. I diament będę odpalał teraz chociaż bardziej mi się odpa opłaca odpalić żółtą bombę i zdjąć Jona. Dobra, i czerwone odpaliłyby mi ponownie Elizabeth. Um, z tym, że Freja będzie zaraz gotowa, ale trudno. Dobra, ty jeszcze nie zginęłaś. A trzy fioletowe czy cię zdejmą? Tego nie wiem, ale spróbujmy. Może lepiej, że cię nie zdjęły, bo mi niedługo kończy się prowokacja. Dobra, mogę na Was zrobić łączenie z tego względu, że i tak jesteście gotowe. Ludwik. Także Lu Ludwik nie musi żyć w e, takiej walce. Wystarczy, że da mi tą regenerację many. I zobaczmy, kto dalej. E, także ja mówiłem o tym e, Mackobrodym też w jego recenzji, że to jest postać, którą można używać na krwawej jadce. E, mimo tego, że nie będzie leczył, ale dla tego podbicia, many e, może nawet warto go tam używać. Dobra, czerwone klocki będę miał osłabione. Um, mogę mieć na sobie pomocników na zimkicie ale w tym przypadku chyba bardziej Aha, ujemna obrona jeszcze. Mm -hmm -hmm -hmm. Zastanawiam się, czy nie bardziej mi się opłaca teraz zabrać żółtego na przykład e Ureusza Żeby był sparowany z... Elizabeth. Bo to jest walka, gdzie z tą drużyną może mi pójść średnio. Dobra, dajmy na razie Ureusza. Tylko on będzie potrzebował 10 klocków. Dobra, spróbuję z Ureuszem. Nie mają czyszczenia statusu. A więc, jeśli odpalę Elizabeth, to ureusze nałożę na nich dodatkowo piasek. Natomiast szczerze nie wiem, czy z tą moją drużyną akurat to pyknie. Idealnie podczerwone. Mm -hmm. Czy chcę sobie psuć fioletowe łączenie. Może od niego zacznę? Cztery już mi odpalą, Lizzy. No i się oszukałem. Tu mogłem wziąć. Najlepiej by było marszane kostiumową. Dobra, muszę to zagrać w ten sposób. Dobrze, że Oktros jeszcze się nie odpalił i odpali się po tym, jak wyczyszczę czerwone klocki. Chyba, że jeszcze jakieś podejdą. Aj. Dobra, jeszcze raz Elizabeth na nich rzucimy. I widzę fiolety. Ale może być... Aj, nie ten ruch. Okej, okay, nie jest źle. Stop. Uff. E, dobra, natomiast Gardamal mi zabije Ludwika. Sif nie jest jeszcze gotowa. Dobra, jak to najlepiej będzie puścić? E, bo Freak nałożył ujemną obronę, gardza go zabije. Najlepsze byłoby podwójne fioletowe łączenie. Ono by mi prawie ustawiło tą walkę. Um. A może Zenobię wymusić? Czy Zenobia zdejmie Ludwika? Chyba tak. Ale dobra, ja chcę tu do żółtych się dostać. OK, i kto zginie? Jeszcze nikt. Więc nie jest źle. Dobra, i teraz wypadałoby chyba zdjąć oktrosa i teraz żeby nie zrobić kaskady, to zrobię tak. Ups. Ok, w teorii fiolety by ją zdjęły, ale ja jeszcze z tym zaczekam. Um, chociaż i tak by się zabiła na kontrze. Także początek był ciężki, ale później jak już się udało odpalić ureusza i wszedł um, pełen plan, który zakładałem, to już było z górki. Zobaczmy, co dalej. Okej, okay, mamy tu dezaktywację. Mm. Mamy co oślepienie? Mamy dwa razy fiendy. Zastanawiam się, czy nie zostać z ureuszem? Ursena nie byłaby głupia również. No, to jest drużyna, która bije mocno, i szczerze to najbardziej pasowałby mi trzeci um, fiolet. A, I tym fioletem byłaby Ursena, Hana albo Pan Ciemności. Natomiast ok, spróbuję zagrać tak jak jest. Mimo tego, że fog może mnie dezaktywować. Dobra, lecimy. Dobra, widzę, żółty diament. OK, było 5, a tu by były cztery. To tylko siew byłaby gotowa. Więc czy nie bardziej mi się opłaca odpalić od razu diamentu um. i zrobić czerwone łączenie? Chyba tak mi się bardziej opłaca. Ach. Dobra, podkre a nie będę mógł tego zmienić? Mogę? A czy to nie jest nieodwoływalne? Nie, nieodwoływalne. Dobra, w sensie odwoływalne. E, dobra, mam fioletowe, ale mam też czerwone, więc e, najpierw złożę czerwony, rzucę fiendy. I dopiero użyję ureusza. I ureuszem strzelę sobie w kogo? Ty masz życia 960. Potencjalnie byś zginął od piasku. tym, że tu jeszcze jest trochę kombinacji. Falin zdejmę fioletowymi, dobra, spróbujmy. Okej. Okay. 3-4 czerwone, trochę za mało. Ale spróbujmy. Ok, jednego mniej. A może podejdzie fiolet. No, podszedł tylko się zmienił. Ale mam czerwone. To będzie za mało na foga. Ale chociaż trochę go sieknie. I mam żółte, które dadzą mi fiolety. I jak chciałbym to zrobić? Czy puszczając niebieskie na Foga? Nie, podprowadzę sobie czerwone. A i oni spowolnieni byli. Dobra, ale Hanka idź do domu. I Fog też. Także da się nawet wygrać bez odpalania Ludwika, ale to był oczywiście plan B. Tu było kluczowe to, żeby użyć Ureusza po Elizabeth. No i została ostatnia walka. Okej, okay, tu będę musiał zabrać dezaktywację. Ureusza też nie mogę brać. Dlaczego? Bo a, a czemu dezaktywację? Może wystarczy, że zabiorę Malosiego? Dlaczego nie mogę Ureusza zabrać, ponieważ on tworzy pomocników? Jeżeli on stworzy pomocnika, to ta Franca, kiedy ona daje? A tutaj ma pasywną. Wzywa wróbla. Sobie wzywa wróbla. Za każdym razem, kiedy przeciwnik tworzy pomocnika z umiejętności specjalnej. Tu idealny byłby Malosi, żeby zablokować po prostu czarnego rycerza. Natomiast zastanawiam się, czy lepiej byłoby zabrać dezaktywację. Um, I Malosiego. Czy tylko Malosiego. Najgorsze jest to, że czerwony kolor jest jedynym, który nie ma dezaktywacji. E, no dobra, ale spróbuję chyba w ten sposób, chociaż tutaj też nie mam czyszczenia statusu i siewca może mnie wykosić. E, mam wrażenie, że powinienem zabrać jednak czerwonych, ale dobra, spróbujmy w ten sposób. Okej, okay. mam żółtych, także będzie można blokować rycerza. Ale najchętniej poczekajcie. Bo tu nie jest daleko do żółtego diamentu. Zobaczmy. Okej. Okay. Trochę mi się popsuło, ale będę w stanie odpalić SIF, A, tylko jak będzie najlepiej to zrobić tak. Nie chcę, żebyś ty dawał podbicia. Mm -hmm. Dobra, to zróbmy tak, tak. I teraz najlepiej, jakbyś ty się władował na kontrę. A, tylko tak, mam tam żółte i tu żółte. Przydałoby się dojść do fioletu. I mam tu fiolet, który odpala żółte, ale chcę w tym momencie wymusić kagana, żeby się nadział na kontrę. O, nie zdążył. Eee, w sensie zdąży, ale nie tak jak chciałem. Dobra, czerwony mi nic nie dadzą. Mam jeszcze jedno żółte. Eee, zielone mogę jedno zrobić. Czy to nie będzie za szybko, żeby w niego strzelić? Dwie rundy. Ale będę mógł go w razie czego dezaktywować. Zależy, ile klocków by w niego poszło. Um. Dobra, zaryzykuję. Aj! Dobra, teraz blokujemy. I trochę was osłabimy, i odpalamy diament. Dobra, siewca jeszcze nie jest gotowy, więc jest ok. Teraz siewca jest e gotowy, natomiast zastanawiam się, czy lepiej walnąć sobie w Mikołaja. A to jest krwawa jatka, więc by wypadało kosić ich jak najszybciej. A, mam do zrobienia sporą kaskadę, ile rund jeszcze masz? Ostatnia to mi da dużą kaskadę. Dobra, i ja waszą stronę będę cisnął. Trochę tych pomocników się narobiło. Szkoda, że Kagan od razu nie zszedł, ale. Z... O proszę, przebił się. Eee, no dobra, to będzie trzeba go wykończyć w ten sposób. Dobra, i trzeba zablokować siewce, żeby już mi nie palił Ludwika. A ty masz żyćka 106, to zginiesz od żółtych. Git. Także słuchajcie, pierwszy raz gram krwawą miadkę używając medyka w każdej walce. I to nawet jako tako działa. Gitarka. No dobra, pierwszy dzień na plus. Proszę, od razu 1%, czyli jednak sporo osób gdzieś tam przegrało w tym pierwszym dniu. Dajcie znać, jak Wam idzie. Jak widzicie, obrony u mnie badziewnie, natomiast mam nadzieję, że podciągnę się w ataku. Tyle jeśli chodzi o pierwszy dzień. Trzymajcie się. Do zobaczenia.